Dzień dobry, do kolejnej krótkiej piłki zaprasza Was jak zawsze Izabela Fietkiewicz-Paszek, jak zawsze z filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Dziś opowiem Wam o najnowszej książce Grzegorza Kielara, o książce wydanej w 2021 roku pod tytułem Rozmowy z czasem. Grzegorz Kielar, rocznik 1954, mieszkaniec Tarnowskich Gór, zadebiutował w roku 2011 tomem wierszy pod tytułem I chyba lepiej tak. Od tego czasu wydał jeszcze trzy książki poetyckie, mianowicie Z krajem w 2014 roku, następnie Węzły, węzełki w roku 2016 i najnowszą Rozmowy z czasem w roku 2021. Warto wspomnieć, że Węzły, węzełki ukazały się w Wilnie w 2019 roku w wersji dwujęzycznej. Na język litewski wiersze przełożył Tadas Żwirinskis. Rozmowy z czasem. Książka, jak mówi sam autor, powstawała 5 lat i jak w jednym z wywiadów dodał, przechadza się niejako po swoim życiu wzdłuż i wszerz i zagląda w jego zakamarki. Kilka lat temu, kiedy pisałam o książce Z krajem, przywołałam cytat z wiersza pod tytułem Inaczej, jako ten, który rozumiem za swoiste credo poety. Zdania z latami nie zmieniam, a cytat brzmi tak. A może by tak inaczej odwrócić podszewkę na lewą stronę, w fotoplastikonie podmienić obrazki i przyjąć, że wszystko jest na niby? Teraz dodałabym pewnie jeszcze ciąg dalszy tego wiersza. Iść z krajem z dala od zgiełku, bardziej łukiem niż wprost. Takie jest pisanie Kielara. Zaglądanie pod podszewkę. Przechadzanie się łukiem, z krajem, z dala od zgiełku. Powściągliwe i ze spokojem bliskim stoicyzmowi, ale jednocześnie z wielką uwagą i uważnością wobec tego, o czym się pisze. Taka perspektywa daje pełniejszy ogląd rzeczywistości, ale pamiętajmy, że z oddali nie znaczy wcale, że bez zaangażowania. Kielar zaprasza nas do uczestnictwa, do zatrzymania się, do wspólnego wejścia, uchwycony jego okiem i jego wrażliwością świat zatrzymany w poezji. I teraz pytanie, jaki to świat? Roma Jegor napisała kiedyś, że Kielar ma rzadką umiejętność pisania o smutku tak, żeby nie bolało. Dodałabym jeszcze, żeby nie bolało, ale jednak dotknęło. Jest więc to świat pełen tęsknoty, mniej czy bardziej uchwytnej i nazywalnej melancholii, nawet depresji, emocjonalnego głodu i niespełnienia, o których to stanach poeta pisze jednak bez użalania się nad sobą. Pokazuje nam też świat pełen codziennego wysiłku uczestnictwa w nim i codziennego zmagania się. Zmagania się również z tym, co w nas fizyczne, z chorobą. Chciałabym, żebyście posłuchali najpierw wiersza właśnie o tym. O przeczytanie tekstu pod tytułem Tyle tego poprosiłam znakomitego aktora i interpretatora poezji Stanisława Górkę. Tyle tego. Po co tyle dnia? Po co nocy tyle? Ile się trzeba naprzeciągać, nawstawać, naubierać, naszarpać, nabać się, napłakać? Ile naszukać, nazgadywać, nabylejaczyć, naudawać, nadmuchać, nachuchać? Ile nachcieć, żeby więcej, żeby jeszcze, żeby bardziej. A potem znowu narozbierać się, namyć, nazasypiać.
ile się nawchodzić w codzienność, w conocność. Plastyczny język, przyznajcie, te neologizmy, zarówno te, które tworzą nowe słowa, jak i te, które nadają znaczenia już istniejącym. No, ile się trzeba w tym życiu nawstawać, ile nabylejaczyć. No właśnie. Codzienność bywa nieznośna, bywa męcząca, ale nie znaczy to, mówi nam poeta, że od życia trzeba koniecznie uciekać. I tak na przykład czytamy w wierszu z krajem: wolę tu i teraz od tam i ówdzie nie wiadomo kiedy. Posłuchajcie pierwszego wiersza, który wybrał do naszego programu sam autor. Białe. Biały wiersz na białej kartce w białym pokoju. Z podmiotem niedomyślnym w białej gorączce. Trwa proces wybielania plan. Po widokach, zapatrzeniach, po ptasim piórku i kruchym origami, po białym walcu na jednej nodze, po skończonej, a niezaczętej białej nocy, po białych skarpetkach z napisem Weltschmerz, po białej mewie i białej kawie, po kreskach, smugach, cieniach, po przestrachach i mamrotach, po nieporadnikach i znikopisach, po przedawkowanym laudanum, po metafizycznym rauszu, po białym pająku w czapce niewidzce, po białej fladze szeleszczącej jak celofan, po napotkańcach i pomyleńcach, po głuchym telefonie na białej ścianie, po wielkim białym wozie bez kół i woźnicy i po białej lasce wiszącej na klamce. Jeśli zechcesz podejrzeć ten biel od środka, zrób to najlepiej bladym świtem i zajrzyj w okolice szyszynki. Znajdziesz tam potarganą czarną podszewkę. Na rewersie tej tęsknoty, tej melancholii, tych stanów depresyjnych, tych codziennych zmagań i braków, na rewersie tych metafizycznych rauszów, głuchych telefonów i spotkań z napotkańcami i z pomyleńcami, mamy zupełnie zaskakującą tezę, którą najlepiej, myślę, poeta wyraził w puencie wiersza Ptaś. Posłuchajcie. Jak nic, to nic. Jak coś, to wszystko. Żadnych półśrodków, żadnych erzaców, zastępników, żadnego zamiast, żadnego trochę. Jak nic, to nic. Jak coś, to wszystko. Bardzo pięknie wybrzmiewa ta filozofia życia w wierszu Na razie, który wybrał dla nas Grzegorz Kielar. Posłuchajcie. Na razie. Zawsze chciał, żeby już, żeby do czegoś usiąść albo być po. Jak już, to już. Dalej nie lubi nadgryzionych i odstawionych kanapek, zagiętych stron w książkach i niedomkniętych drzwi. Męczą go nieodebrane
telefony, nieotwarte koperty i niedopite kawy. Czego się teraz nie złapie, wszystko jest może. Jeśli coś pstryknęło, miał plan, żeby zacząć i skończyć. Jakby już, to już. Żeby nie było, że jeszcze nie teraz. Póki co fotel buja się w najlepsze. Dni dnieją po swojemu. Pary chodzą parami. Schodom po drodze z poręczą. Nic niczeje do cna. Klucz wykluczony z obiegu. Pamięć pamięta albo nie. A na razie, jak na razie, hula na całego. Na koniec mam dla Was wiersz, który jest dla mnie wierszem absolutnym. Mogłabym długo opowiadać, co mnie w tym tekście uwodzi, począwszy od bardzo zgrabnych i trafnych neologizmów, poprzez wewnętrzne rymy, rytm tego wiersza, poprzez jego melodię, wreszcie po to, co po szkolnemu nazywa się przesłaniem, czyli co autor chciał powiedzieć. Chciał powiedzieć i powiedział, dodam. Ale myślę, że nie, że po prostu Wam go przeczytam, natomiast gdybyście chcieli usłyszeć go również w wykonaniu autora, ewentualnie zamiast w moim, to w wykonaniu autora, to proszę kliknąć w górny róg ekranu. A teraz zamiast dalszego teoretyzowania i się mądrowania, po prostu Wam go przeczytam, jednocześnie zapraszając już finalnie do komentowania, jak zawsze pod filmem, do zostawienia kciuka w górę, subskrypcji kanału oraz do wszelkiej innej formy komunikowania się ze mną, bo tylko tak mogę wiedzieć, że piłka do Was trafia. Tymczasem Grzegorz Kielar, do pary. Się zwijam, się mnę, jestem z celofanu. Czasem szeleszczę po drodze mi z deszczem. Się zwijam, się mnę, jestem 100 złotówką starą. Już nie pukam, nie stukam po drodze mi z marą nocną. Jestem nastukany i puknięty jestem. Ogarniam coraz mniej, choć się garnę czasem. Się chwieję, się pnę, z poręczą mi poręczniej. Mam pod lasem szałas, nie gonię, trwonię grosze i po trosze znikam. Łamliwe serce mam ciągle po lewej stronie, wiem, co to przyciąganie ziemskie i nieziemskie odpychanie. Ale nigdy nie wiem, co robić ze szczątkami początków i zaczątkami końców. Znam na pamięć o mamy, o słuchy, pogłosy i bosy jestem cały. Odwiedzam miejsca, których już nie ma i granie w znikanie uprawiam, się nie umawiam, już nie namawiam. Się zwijam, gnę się i lgnę skrycie, omijam skwery, targi i dzwonnice. Na nicę wiersz obracam i nie zwracam uwagi na nic. Nie latam z chmurami, co się da, łatam jeszcze po drodze mi z dreszczem. Dnieje coraz rzadziej. Poszczególny ze mnie przypadek, jestem bezcelownik i zamiejscownik jestem. Się zwijam, mijam pomalutku, odpuszczam, puszczam statki na wietrze i oko do księżyca. Łzy się kończą powoli, boli lżej jakby i w środku mniej kwili. Coś się może dziś wydarzy, coś się może dziś wymarzy. Za rogiem latarnia przydrożna, pod stopami chodnik szary, na ławce ćma niczyja, nas troje do pary.